Godzina 6:22. Wstaliśmy. Jedziemy dalej w trasę. Pozwoliliśmy sobie dzisiaj zregenerować trochę siły z uwagi na wczorajszy męczący dzień. Jesteśmy w stajni Brzuski. Tutaj mieliśmy swój hotel. Rowery są schowane w stajni. Miejmy nadzieję, że się naładowały. To jest bardzo dużo koni. Na pewno Tosi by się podobało. Miłośniczce koni. Żyjesz, kochanie? Kasia mówi, że nie żyje, że ma kryzys. Wyjechaliśmy z naszego hotelu, jedziemy teraz w stronę Nowego Warpna, do sklepu spożywczego, tam zjemy śniadanie na szybko i ruszamy dalej w trasę. Aprowizacja na śniadanie, zakupiona. Jest uśmiech, to chyba będzie dobrze. Są bułki, jest uśmiech. Czyżby to Bałtyk? No niestety jeszcze nie. Na razie to jest jezioro przy Nowym Warpnie. Wczoraj wygooglowałem, to jest jezioro, nie Zalew Szczeciński. Dobra bułka? Faktycznie, ostatnie dwa dni dały nam mocno w kość. Byliśmy zmęczeni. Aczkolwiek trochę dłuższy sen oraz śniadanie na świeżym powietrzu nad jeziorem nowowarpieńskim świetnie nas zmotywowało do dalszej podróży. Jedziemy drogą w stronę granicy państwa. Za chwilę przekroczymy. Jest to odległość około 3 km. A potem będziemy już próbować wjechać na nasz szlak od Rany Sałużycka i kierować się w stronę Morza Bałtyckiego. Po raz kolejny przejeżdżamy przez granicę państwa polskiego i wjeżdżamy na teren Niemiec. Ups. Jesteśmy w pierwszej niemieckiej miejscowości i zaraz będziemy szukać szlaku i jechać nad Bałtyk. Dzisiaj mieliśmy do pokonania około 130 km nad sam Bałtyk, a potem jeszcze jakieś 40-50 do miejsca noclegu. Wydawało nam się to niewiele w stosunku do poprzednich dni. Jak się później okazało, na trasie nie było się bez niespodzianek. Żegnając się z jeziorem nowowarpińskim, w dobrych humorach przekroczyliśmy granicę i ruszyliśmy w głąb Niemiec w poszukiwaniu szlaku od Rainy Sałużycka i wymarzonego przez Kasię Zalewu Szczecińskiego. O, i tam Zalew Szczeciński chyba. Po krótkiej przerwie na podziwianie pięknych widoków ruszyliśmy dalej w trasę, a prowadziła ona różnie, momentami drogami polnymi i leśnymi,
Czasem ścieżkami asfaltowymi zdarzały się także fragmenty dróg z większym ruchem samochodowym. Nawierzchnia również bywała zmienna. Od szutru przez kostkę i kocie łby po równy asfalt. Dzień stawał się coraz cieplejszy i trzeba było pozbyć się nadmiaru ciuchów. Powoli też zbliżaliśmy się ponownie do ukochanego przez Kasię Zalewu Szczecińskiego. Nadchodziła pora drugiego śniadania. Postanowiliśmy zjeść na plaży. Pech chciał, że wybraliśmy złą plażę. Po przygotowaniu biwaku okazało się, że coś jest nie tak z tą plażą. Po chwili wiedzieliśmy już co, ale było za późno. Zaraz zajdzie za słońce, za chmurę. Cóż, jak sami możecie zobaczyć, śniadanie było błyskawiczne. I to z dwóch powodów. Wspomnianego wcześniej słońca i wymarzonej przez nas plaży. Kasia, powiedz, jaki patent wymyśliłaś w tej chwili? No suszenie majtek. Kasia stwierdziła, że uchwyt do flagi jest lepszy niż suszarka do suszenia majtek. Suszarka, tylko wieziesz je mokre na sakwie z tyłu. Aha, żebym nie wiózł mokrych na sakwie, to mogę wieźć na jej uchwycie do flagi. Na moim możesz sobie go przełożyć do swojego roweru. Nie, no na twoim. Nie ma opcji. Kasia poszła rzucić okiem. A wiecie na co? Ja wam pokażę, na co Kasia rzuca okiem. Kasia, tylko nie zapomnij oka zabrać. Czas było ruszać w dalszą drogę. Tego, co ci mąż nie pokaże, zobaczysz na plaży nudystów. To słabo, większe brzuchy mają niż ty. Hello. Bye bye. Powoli zaczynaliśmy odjeżdżać od Zalewu Szczecińskiego, a ścieżka kierowała nas na tereny Mokradeł. To tutaj Kasia zdobyła swoje słynne pióro żurawia. Co ty masz za pióro? Dzikiego bażanta. Pelikana. Pelikan. A co brzmi bardziej egzotycznie? Egzotycznie, papuga. Żurawia. Żurawia. Złożyć ci flagę? Myśliwy? Z aparatem. Do robienia zdjęć. O, jakie ptaki tu latają. Trasa była urokliwa i dobrze, że wybraliśmy dłuższą opcję, bo z uwagi na widoki i bogactwo ptactwa warto było. Dla tych, co chcą sobie ją skrócić, jest alternatywna droga w postaci promu.
trasa nadal zaskakiwała, chociażby taką oto blokadą drogi, którą dość łatwo można było pokonać. No i tak, proszę bardzo, zakończyła się wspaniała niemiecka ścieżka rowerowa. Kochanie, maszeruj przez zboże. Jesteśmy w miejscu, gdzie chyba przeszły jakieś bardzo duże wichury, ponieważ na ścieżce jest bardzo dużo połamanych drzew. Tu nie widać, ale już po drodze mijaliśmy. Jest asfalt? To idę. A tu po lewej jest wymarły las, zalany wodą. Tu stoją same kikuty po drzewach. Ale to jest zalane, bo zobacz, tutaj jakaś zwierzę zalana jest. Widzisz? No tak wygląda, jakby było zalane. Wieża pilotów morskich. Znaleźliśmy zabawę naszych dzieci, czyli kolorowe kamyki pomalowane, które podróżują po świecie. I w tej chwili jednego zabierzemy w podróż do Gozdnicy i Dzierżoniowa, a może nawet dwa, dla Franka i Tosi. Niestety nie mamy z Dzierżoniowa nic, żeby tu zostawić, ale... O, możemy Magdę zostawić. Zbliżając się coraz bardziej do wybrzeża, pojawiało się coraz więcej rowerzystów oraz małych miasteczek z lokalnymi restauracjami. Właśnie po prawej stronie mijamy jedną z nich, słynącą z tak zwanej Kartoffelsalat, czyli sałatki ziemniaczanej. Specyfiką trasy rowerowej są właśnie restauracje i lokale gastronomiczne położone bezpośrednio przy niej. Podczas podróży spotkaliśmy wielu pozytywnie zakręconych rowerzystów. Doskonałym przykładem takiej pozytywnie zakręconej rodziny są właśnie Państwo, których możecie zobaczyć, którzy z dziećmi podróżują trasą Odra Inysa Łużycka. My również w przyszłym roku wybieramy się na rodzinną wyprawę rowerową nad Bałtyk, tym razem jednak szlakiem R9, biegnącym znad Adriatyku do Gdańska. Przebiega on wzdłuż naszego domu i od samego początku, gdy w nim zamieszkaliśmy, mamy ochotę właśnie tą trasą wyruszyć nad Morze Bałtyckie. Zbliżamy się do Bałtyku, zostały jakieś 4 km. W napięciu oczekujemy tej chwili. Chyba się uda. Zaraz będzie Bałtyk, 4 km. Podobno Niemcy mają przemyślane rozwiązania, tędy.
Tutaj, po prawej, między tym domkiem a tym. Co jest? No, pod Bałtyk podjechać. Tam. No to tam jest molo, no to jedź tam. Jedziemy w stronę mola. Udało się. Słyszysz? Dojechałaś. Jak tam twój tyłek? Idziemy prowadzić. I udało się, dojechaliśmy. Jesteśmy nad Bałtykiem. Udało się. Dotarliśmy nad Bałtyk. Szlak się kończy na molo w Alterbeck. Pokonaliśmy dokładnie 533 km według licznika Kasi. U mnie było trochę więcej, ale nie będziemy się kłócić o kilometry. Coś, co wydawało nam się niemożliwe, udało się zrealizować. Jesteśmy dumni. Jesteśmy nad naszym polskim morzem, choć jeszcze po stronie niemieckiej. Do Świnoujścia pod wiatra podjedziemy. To podjedziemy. Teraz czeka nas podróż do Świnoujścia, wizyta pod wiatrakiem, a dalej na prom i do Wisełki na nocleg. Plan mieliśmy prosty i przyjemny. Szybki przejazd utwardzonymi ścieżkami trasy R10 i odpoczynek w miejscu noclegu. To był błąd. Trasa w tym miejscu wyglądała jak szwajcarski ser. Aktualnie jest w remoncie, przez co ciężko na nią trafić z uwagi na fragmenty wyłączone z ruchu. Ale dopiero to, co mieliśmy spotkać w lesie, przerosło nasze wyobrażenia. Też cię tu kieruje? To jeszcze kawałek prosto i gdzieś można skręcić, tak? Bo mi pokazuje tylko tu. Nie, to tu pojedziemy. Tu, tylko... No. Tu skręcamy w to, tylko uważaj. Na razie jest duży ruch. Ja to przeprowadzę sobie. Jedziemy szlakiem R10, którym już wielokrotnie podróżowaliśmy, natomiast w tym rejonie jeszcze nigdy. Bo w okolicach Świnoujścia nigdy nie udało nam się dojechać. Uwaga, dziura! Jak na razie szlak nas zaskakuje dziurami i piachem. Więc nie jest dobrze. Atrakcje na szlaku. Zblokują cały ruch, staną. Dobra, idziemy. No, a potem jest taki szlak. Przejedzie, wejdzie gdzieś, kurczę, nie wiadomo gdzie. Jeszcze jest to chyba FG, to jest chyba jakieś lubuskie. No, tak delikatnie Zielona Góra. No. Zielona Góra albo Żagań. No, jak teraz tu nawet nie ma jak przejść? Kasia drugą stroną. Tu z tej, bo tu... Ja drugą stroną roweru nie umiem prowadzić. To czekaj, stój. Stój, nie pchaj się w to. Nagrałem. Nawigacja go poprowadziła. Hej. Cześć. A wiesz, że...
Wkrótce otrzymaliśmy telefon z naszej kwatery z pytaniem, czy dotrzemy. Ponieważ powoli zaczynało robić się ciemno, a nam zostało do przejechania jeszcze ponad 10 km. Tak, słucham. Dzień dobry. Wie pan co, my mamy jakieś 10-12 km, ale ten szlak R10 tu w tym rejonie jest tak zniszczony, że myślę, że no nie wiem, 20 minut jeszcze. Wspomniane 10 km i około 20 minut okazało się ponad godziną podróży przez las. Dzwonili z hotelu zapytać się, kiedy pani Katarzyna przyjedzie. Bo łazienka jest gotowa z tym, z gorącą wodą. Proszę bardzo, Woliński Park Krajobrazowy, ale nas wyprowadziło. Narodowy, wyprowadziło nas jak zawsze. My to mamy pecha. Tylko teraz pytanie, w którą stronę? Co się stało? Czekam na ciebie, co się stało? No tak, tam zostałaś z tyłu. Przez Woliński Park Krajobrazowy. Byliśmy tam wcześniej z dziećmi i przejeżdżaliśmy dokładnie koło tej samej zagrody z żubrami. Tyle tylko, że w nocy. Wrażenia nieziemskie. Podsumowując, przejechaliśmy około 580 km w ciągu 3 dni. Trasą głównie utwardzonymi ścieżkami rowerowymi. Teraz czas na odpoczynek w Wisełce. Mamy jeden dzień odpoczynku, a następnie ruszamy w drogę powrotną. Plan zakłada podróż koleją, ciekawe czy się uda, a następnie z Zielonej Góry do Gozdnicy rowerem, około 70 km.